Panie redaktorze, czy sytuacja z emisją filmu Towarzysz Generał i tym wszystkim, co się wydarzyło później, jest tak tragikomiczna, że już tylko happeningiem możemy walczyć? No ja myślę, że dobrze jest ludziom uświadamiać, z czym mają do czynienia, że na czele SLD stoi dzisiaj Towarzysz Jaruzelski. Bo przecież SLD powiedziało, że emisję tego filmu uważa za atak na siebie. Jak rozumiem, nie chodzi o szeregowego członka, tylko jakiegoś ważnego, albo może przywódcę. I z tego powodu zażądało zmian w telewizji. Samo jakby ukoronowało Jaruzelskiego na swojego szefa. No, a po drugie, wrócił stary nawyk, że jak mi się program nie podoba, to dziennikarz wylatuje z pracy. I nie chodzi tutaj o jakość tego programu, czy prawidłowość jego wykonania, tylko o poglądy zawarte w tym programie. Przecież nikt nie podważył ani jednego zdania, jeśli chodzi o prawdziwość podanych informacji w Towarzyszu Generale, a pan towarzysz Szmajdziński nie ukrywał, że właśnie kara musiała spotkać Anitę Gargas za to, że ten film wyemitowano. Wprawdzie to nie ona podjęła decyzję o emisji, no ale widać była idealną ofiarą. SLD tego potrzebowało. Chciało tak się ustawić na scenie politycznej, że idzie do boju ze sztandarem, na którym jest Wojciech Jaruzelski. No właśnie, na temat samego filmu wylano morze atramentu i kilometry taśmy. Czy pan redaktor, bo może ten film jednak był w jakiś sposób stronniczy, czy pan redaktor czytał, słyszał o jakichś argumentach drugiej strony, które by mówiły, że któreś dokumenty, któreś zdjęcia są nieprawdziwe? No nie podważano ani dokumentów, ani zdjęć, tylko interpretację tego, no i że nie podkreślano dobrych stron Wojciecha Jaruzelskiego. No ja pamiętam takie filmy na przykład o hitlerowcach, kiedy jednocześnie pokazywano, że zabijali ludzi i też byli dobrzy dla żony i psa wyprowadzali. Ja myślę, że jeszcze okrutniej by to wyglądało dla Wojciecha Jaruzelskiego, gdyby pomiędzy tymi trupami, na przykład, które ma na sumieniu w Gdyni, w Czechach czy w stanie wojennym, pokazać, że posprzątał mieszkanie. To ja myślę, że to rzeczywiście byłoby okrutne. Natomiast no, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby złagodzić wizerunek mordercy tym, że facet podlewa kwiatki albo żonie kupił kwiaty za swój żołd na służbie Moskwy, no to może rzeczywiście tego zabrakło, tylko że to chyba byłoby jeszcze gorzej. To byłoby jak w filmie Upadek o Hitlerze, że pomiędzy wysyłaniem na śmierć milionów ludzi potrafi być słodki dla sekretarki. Rada programowa TVP dziś dokładnie poparła Anitę Gargas i stwierdziła, że zwolnienie jej było błędem. Jak pan redaktor uważa, na ile możliwy jest powrót pani redaktor do telewizji? No ja myślę, że Rada Programowa stwierdziła fakt oczywisty. Po pierwsze, naruszono statut zarządu telewizji. Po drugie, naruszono wszelkie zasady misji telewizji publicznej. A po trzecie, w ogóle naruszono wszystko to, co się nazywa przyzwoitością dziennikarską, bo zadaniem zarządu jest ochrona wolności słowa, a nie jej deptanie i niszczenie. I jeżeli tak dalej potrwa, to rzeczywiście jedyny film, jaki będzie można robić w Polsce, to wyłącznie o zbrodniarzach. Czy jest... Filmy, które oczywiście, no i gloryfikować. Czy jest szansa, bo ma się jeszcze raz spotkać zarząd TVP, jak pan redaktor ocenia nastroje same, bo jednak bardzo duży opór społeczny jest przeciwko zwolnieniu pani redaktor. Na ile jest możliwe, że jeszcze będziemy oglądać misję specjalną? Ja myślę, że oni by bardzo chętnie nawet jakiś czas zostawili misję specjalną, odsuwając Anitę od spraw telewizji, ale no, ja myślę, że sprawa zarządu jest dosyć prosta. Niech ustawią sobie lustra, spojrzą w nie i zapytają, czy jutro będą mogli dalej na nie popatrzeć. To nie jest sprawa polityczna, ani to nie jest sprawa spółki, to jest sprawa zwykłej przyzwoitości.